niestety jeszcze bieda, brak fajnych wejść. Natomiast to jest dokumentacja do lotu jak najbardziej na północ. Hej, jest ze mną czat. Zobaczmy, czy konfiguracja działa w jakiej formie. Chyba takiej. Trochę go obniżymy, żeby... Powiedziałem, trochę go obniżymy. O, właśnie. I tyle. Będziemy zapierdzielać na północ. Nie udało się ogarnąć narzędzi. Może w trakcie tego lotu się uda. Jutro o 11, czyli pewnie kiedy oglądacie te słowa, to było w niedzielę, 5 grudnia. Lot prawdopodobnie Helsinki. Ten Ravenloft, czy jak się ta miejscowość, gdzie Mikołaj żyje. A my rozpoczynamy procedurę startową. Wszystko działa. Idealnie. Tak, jak ktoś chce dołączyć, zapraszam. Nie mam niestety kanału komunikacyjnego ustawionego, ale dzisiaj będziemy mieć jakieś 2 godziny, żeby to ogarnąć. Nauczyłem się jednego. Cichaj. Aha, już widzę, że z głośniki dźwięk leci nie z głośników, tylko... Właściwie nawet nie mam słuchawek, lol, moment. Co ja zrobiłem? Gdy się człowiek spieszy, to coś tam się dzieje. I niestety tam muszę założyć słuchawki i puścić sobie dźwięk przez te słuchawki. Mam nadzieję, że nic się nie wysypie. Uwaga. Okej. Dobra, wracamy do gry. Tak, to się papież cieszy, dziękuję za to. Piękne powiedzenie. Dobra, ostatnie słońce, więc tak, pierwszy kierunek Lublin. Nie mam pojęcia, gdzie to będzie. Silniczku. Poprawiam okulary. No okej, jakoś będzie. Pasowałoby się nauczyć, jest ten mikrofon, jest. Pasowałoby się nauczyć odczytu tych parametrów tutaj. No ale... Życie... Dobra, klapunie. Czy byłem w wojsku? Nie, skąd? Gdzie Junkers? Junkers będzie na inne loty. Tu niestety musimy zapierdzielać. Dzisiaj jest lot niestety pospieszny. Tak zwany lot zero przyjemności. I niestety na pałę. Jutro mam nadzieję będzie lepiej. Za szybko lecisz. Oby to nie zahaczyło. Uff, na szczęście nie zahaczyło. I tyle. Podobno jest zrypana totalnie pogoda. Mniej więcej taka jest w Krakowie, ale czy gra to ogarnie, nie wiem. No i co? Trochę tego pasa jest na prawo, to z miarę szybki samolot, więc... Więc lecimy. Okej, czat będę musiał przesunąć sobie. I
nalajcie. Będę musiał usunąć tę martwą strefę. Widzicie, jak ciągnę. O, to jest tak skokowo obleśnie. Dobra, lecimy wysoko w górę i będziemy szukać Lublina. Może uda się nawet ustawić radio latarnię. Czy tak, czat bardziej tutaj, idealnie, super. Co to za samolot? TBM 930, obecnie produkowany przez firmę Daher, z tego co rozumiem. I tak, autopilota ogarnę, coś mi zawsze przechyla w lewo. Ładne chmury. I tak, na oko Lublin to będzie gdzieś północny wschód. To jest duże ten, ale gdzieś tam znajdziemy granicę i... Dobra, ktoś teraz dołączył. Lecimy gdzieś najbliżej północy, by jutro łagodnie sobie wystartować gdzieś z stolicy Finlandii, której nazwy nie pomogę zapamiętać, z Helsinek, i polecieć do Laponii. Tyle. O. No i to wszystko. Pod nami Kraków. O Boże. Questa muszę podłączyć na litość boską. Jestem dzisiaj przygotowany. Już podpiąłem chyba wszystko. Gdzie kable? Żeby ładowanie Questa zrobić w powietrzu. Niestety zbaczamy z kursu. I cyk, aby to wystarczyło. Dzisiejszy lot spędzimy na ogarnianiu tego złomu. By jak najlepiej wykorzystać to, co potrafi. A to jest w miarę nowoczesny samolot. Mam nadzieję. Tak, do zapalniczki w samolocie tylko dołączyć. Aha, moment. Protip, podwozie jest ważne. Tu mamy takie coś, sprawdź podwozie. Dobra, w tym momencie lecimy na południe, czyli totalnie nie tam, gdzie mamy lecieć. Jezu, nie wiem, jak do tego doszło. Dobra, ta rzeka to jest Wisła. I tu prawdopodobnie jest A4 lecąca na Rzeszów. Ale tak mało prawdopodobnie. I teraz tak, Microsoft niestety nie ogarnął kilku ważnych rzeczy, jak na przykład możliwości korzystania z tych interfejsów. Nie da się klikać, a akurat wygodnie byłoby czasami włączyć na przykład podświetlenie, coś takiego. Podświetlenie mam na myśli miejsc na świecie i tym podobnych atrakcji. Niestety to pewnie... Boję się, że oni to zrobili tak badziewnie, żeby producenci oprogramowania mieli pieniądze. Boję się, że mam rację. Ile jest klatek? U mnie jest super płynnie. Nie wiem, jak jest u was. Ile jest u was? Lecimy niezgodnie z naszym kanonem. Niestety będziemy lecieć wysoko i szybko. Dobra, teraz bardziej na północ niż na wschód. Po drodze będziemy mieć Kielce, Sandomierz... Coś takiego. Najgorsze, że będziemy mieć ciemność, która idzie ze wschodu.
To nam bardzo utrudni. Będziemy musieli nauczyć się obsługi Radio Latos. Wyzwanie na dzisiaj. Obsługa tych całych warów. Jak długo ma potrwać lot? Mam nadzieję, że nie dłużej niż 2 godziny. Będziemy cisnęli, żeby dolecieć gdzieś tam do Bałtyku na północy. Jutro będzie... Jutro jakoś na ludzie już. O. Nawet nie wiem, jakim Lublin ma tą całą swoją częstotliwość. Czy ktoś z was ma internet? O, dzień dobry, tak z tym pewnie się znacie. Takie, że macie dziwne lagi i klatki spadają. Ech, niedobrze. Jesteśmy w chmurze, zaraz powinno być lepiej. Oj, co tutaj miga? Jest informacja stall no hit, że silnik zamarznie. Okej, co mu zrobić? Kurde. Jakieś podgrzewanie? Tu jest klimatyzacja. To. Znowu mi się przechyla ten dziad. Dobra, mamy rekordową wysokość chyba. Coś strzelam, że to jest około 5-6 km. Jeszcze jest Wisła. Teraz trzeba by ustawić tego autopilota. On gdzieś podaje dane tu. Czy mamy realizm na zamrażanie? Tak. Dałem wszystkie opcje realizmu na maksa. Ktoś tam chyba, ale nie. Co to jest? Brudzi się szyba. Co tu jeszcze warto włączyć? Warto włączyć światła pozycyjne. Światła są w ogóle gdzieś... Gdzieś tam. Dobra, pod nami jakiś śmieszny zbiornik i jakaś rzeka, to. Ciekawe, co to jest. Nie mam pojęcia, niestety. Czy można się przejść po samolocie? Tak. Tylko muszę ogarnąć autopilota. Dobra, jesteśmy ponad chmurami. Polska jest na dole. Nie ma się czego bać w tym momencie. Ciekawe, którym się oddala to. Pewnie którym się da, ale nie mam pojęcia. Żeby wlecieć w huragan. Ale nie ma huraganów u nas. My tu gramy w pełnym realizmie. Może jak będziemy lecieć tym całym Junkersem, to wtedy jakiś się po drodze trafia. Tak kiepsko. Żeby brać pod uwagę wiatr. Mam nadzieję, że Skojatele widzisz, co ja widzę. Widzę calyptaviation.com, WP Content, Uploads, przechwytywanie 2PNG. Czy będzie Star Citizen? Nie, dzisiaj nie zdążymy. Dzisiaj jak najdalej...
jak najdalej na północ. Lądowanie i tyle. Dobra. EPKV. Ja mam pieniądze, co to jest. Jest tu trochę jaśniej na szczęście, jak wnieśliśmy się ponad Polskę. Aha. Musimy prawdopodobnie zmienić ciśnienie w kabinie. Widziałem, że od tego jest guzik. Zaraz zginiemy, pewnie udusimy się. Nie mogę przełączyć tego gówna małego. Tego nikt nie testował, to jest tak wkurwiające, nie ukrywam. Czy to już pierwsza faza lotu? Trochę tak, no... Sorry, mam problem. Okej. No chyba nie da się na auto ustawić, nie wiem. Czy tu coś było? Teraz ciśnienie zwykłe. Co jest drugiego? Użyj maski tlenowej i nie ma balansu w tym. Boże święty, maski tlenowej. Czyli się dusimy, tak? Okej, dałem na auto. Jestem, czekaj, Plumgo mówi, że jestem nad opatowcem. Dobra, dzięki. Lecimy na północ. Tylko sorry, nie wiem jak co zrobić z tym tlenem w środku. Tak wysoko nigdy nie latałem. Jest... To. Jest dramat. Też dusimy się. Jeszcze zobaczmy, co to jest. Ciśnienie to jest na zewnątrz. Nie wiemy serio, co mogę zrobić, co mam zrobić tutaj. Dałem na nogi, żeby zmniejszyć ciąg. Aha, czekaj, tylko czego ciąg? Powietrze? Silniki. Ale to co innego tam daje? Mamy informacje o problemie z tlenem. To, że tam silnik, to wiadomo, to luz.
Jaka jest maksymalna wysokość? Nie, na stówę większa niż, niż ta. Ta. Na stówę, no na 50%. Czekaj, spadek cząstek. Nie, 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 to jest coś innego, coś z duszeniem się. Dobra, w wolnej chwili, kiedy jeszcze żyjemy. Kurs dalibyśmy tak 30. Czemu zrobiłem pasa? Mamy kilka. Mogę to wyłączyć, te powiadomienia oczywiście, ale tak. Jest problem natury. Cabin altitude. Mam nadzieję, że nie lecimy za wysoko. Ale chyba nie, no. I imbalans paliwa. Ale to się naprawi, bo nie włączyłem tam zbiornika, coś takiego. I użyj maski tlenowej. Czekaj, maksymalna wysokość, mówi mistrz, 31 tysięcy. To trochę zejdziemy, to trochę zejdźmy. Dobra, trochę zejdźmy sobie. Zejdziemy do 300 tysięcy. Zaraz się powinno uspokoić. Dobra, niestety w Polsce jest... W Polsce niestety... Wszędzie chmury. Nie mam pojęcia, gdzie jestem. Taki perforot znalazł tylko wzmiankę o masce tlenowej. Będzie dobrze. Moment, zrobię pa. Dobra, mamy 200 z tych całych węzłów prędkości. No i tyle, i tak się fajnie żyje. Ładne chmury. Pod nimi jest Polska i tam jest ciemno i brzydko. A my musimy się zorientować, gdzie jesteśmy. Czy ktoś z was wie, jaki jest... Jakaś rzeka tu zaczyna. Kod tej radiolatarni Lublina lotniska jakiegoś? Na północ od nieba jest już Tarnobrzeg. Okay. To jest Wisła. To, nie? Dwanaście dwa na pewno. Dziękuję serdecznie. Uwaga.
szkoda, tylko chmury widać. Tak, jest to problem, dlatego normalnie latamy nisko, ale dzisiaj jest niestety tylko dolot. Okej? Okay. Nad głową jest oksydyczka. Dziękuję, wapniak. Więc to ELT, ale poklikałem. Gdzie Oxygen System jest niby nade mną? Sorry, niestety nie mogę wygiąć głowy wyżej, bo mi się kabel kończy. Ty coś... Że przyciski na suficie, ale gdzie? Dobra, sorry, trochę to się działy jaja, kiedy się ławiłem tym. I tak, nie wiem jak włączyć tego biednego autopilota. Nie chcę mi ustawić kursu, skurczysyn. Jaki kurs? Nie mam pojęcia. Lecimy gdzieś na wschód, tak? Mam nadzieję, że to pomoże. Moment. Pilot, działaj, proszę. Ty, dobra, chyba jest. 30 stopni. Tak strzeliłem. Dobra, będziemy teraz pilnować przynajmniej tego kursu. Trymerek troszkę... No, trymer, co ty robisz? Ktoś tu ustawił, moment, moment. Dobra, jest zero. Nie, nie jest zero. Czekaj, czekaj, 29 tysięcy, tak? To jest to. Heading 30, jest 73. Czemu tego nie zrobisz dla mnie? Jest włączony autopilot. Heading jest na 30, jest na 70, oszust. I rozumiem, że 30 tysięcy stóp. Kliknij AP HDG Yard. Kliknąć? Czy to są obu? Ty. Okej. Okay. Ty, ogarnął to. Zobaczymy, co zrobić z tą wysokością. Czekaj, przede mną jest już Sandomierz. Pode mną chciałeś powiedzieć, nie? Czy co, czekaj, co to było? EPST. Epstein. Dramat trochę, niestety. W Polsce już ciemno. Nad rzeką jest. Dobra, to ta rzeka, nie? To był San. Dobra, musimy teraz nauczyć się jednej rzeczy. Jak oddalić widok? Gdzieś tu się kręciło.
Dobra, kurs ładnie. Wysokość też ładnie ogarnął, to spoko. Mamy tak, jest 14.41 światło UTC. Drze się tylko jeszcze zdarcie ryja o co? Zły balans paliwa. Nie mam pojęcia, co to jest to znak żółte. Generator główny. I problem z... No wiadomo, z tym tlenem, ale to chyba jest trudno. To w FTL-u też dotarliśmy bez tlenu. Jezu, ten kabel... Już mnie wkurwia... Gdzie on się wplątał? O Jezu. Moment. Okej, teraz nie powinien być problemu. Ale to, że dodałem sobie... Tak, wiem. To już co to panu, tylko teraz tak. O co mu chodzi z tymi dwiema rzeczami? Z generatorem? Żeby równać paliwo. Co to znaczy? To jest ten problem. Dobra. Zaraz, zaraz. Ty się podnosisz, pajacu. Sekundę, sekundę. Węzły, mach. Włączone czy nie przycisnij Alt. Już momencik. Alt, co? Jest włączony tryb wysokości. Przynajmniej tak podaje. Trudno, to nie jest najważniejsze teraz. Najważniejsze jest to, o co mu chodzi z... Co z tym tlenem mogę zrobić? Już spuszczałem ten tlen, przełączałem. Mikro. Żeby zniżałem się, na próbę nie przestawało. Zeszliśmy do 20 tysięcy, nic się nie zmieniło. Czy możemy zrobić tak, pa. Ile lipa, ale... To jest istotne, to może zabić. Okej. Okay. Tylko dlaczego? To by było warto zrozumieć. Teraz tak, z paliwem. Ty, tu coś miga. Teraz zobaczyłem. Altitude mi się nie podoba. Tak? Daj bleed na off. Bleed na off.
Jest trochę niestety. Dałem bleed now. Co to jest w ogóle, mistrz łosoś? Jak się można zapytać. Że nie mam ciśnienia w kabinie. Wiemy, ale co mam z tym zrobić? O to właśnie chodzi. Walczymy z tym. Poziomy suwak powinien pójść w prawo. Czekaj, poziomy suwak. To jest 500 suwaków. Okej. Więc nic mi to nie mówi zupełnie. Coraz więcej gronek doświecił. Tyle samo, co zwykle świeci. Chodzi o suwak ciśnienia. Gdzie są te suwaki ciśnienia? Nie mam pojęcia, gdzie są suwaki ciśnienia. Jak coś. Grzebaliśmy i tyle. Aha, dobra, i teraz tak. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy. Jest wokół ciemno. Czy będzie przelot Junkersem? Tak, ale nie dzisiaj. Dzisiaj próbujemy tak. Udało się ogarnąć mniej więcej kierunek. Tak, chcemy dolecieć do rzeki, bo niestety Lublin ominiemy totalnie, bo nie wiem, jak skonfigurować to. Niestety nikt nie jest w stanie tego tutaj pomóc. Natomiast jutro będziemy lecieć w ziemię, będziemy lecieć nisko, więc będziemy jakoś szukać tego Guantanamo, czy jak się nazywa to miejsce, gdzie Mikołaj mieszka. O. Ile ta gra ma klatek? Dużo. Realnie 45 razy 2, bo jest ta cała aproksymacja. Tam jest jakieś ładne światełka są, nie? Tylko nie mam pojęcia, co to jest. Jakaś droga. Nigdy tu nie byłem w życiu, więc nie wiem. Czyli pierwszy pionowy. Ale nie wiem totalnie, o czym mówisz. Mówisz o jakichś suwakach, których nie wiesz, gdzie są, tak? Mówisz o oczywistości. Wiem, że mam złe ciśnienie w kabinie, tylko nie mam pojęcia, jak się je reguluje, tak? Nie wiem, gdzie są jakieś pokrętła od tego i tyle. Jest Alfa. Witaj, Jorfan. Dobrze przekręciło. Dałem na prawy, żeby... Tak, Jor Alfa. Myślałem, że to będzie dobrze, że się wyrówna balans. Teraz będziemy ssać, bo to są chyba zbiorniki, nie? Tak. Przejąłem image sharpening w Oculusie, nie. Ok, spadają obroty. Jak wrócimy, będzie do normy, wszystko wróci. Nie, umieramy. Na szczęście mamy trochę wysokości, więc będziemy szybować. Oho! Ty, co ty robisz? Czemu nie mogę ci obracać dobrze w lewo?
Chciałem wyłączyć autopiloty. Silnik nie chce działać. Wydaje mi się, że lecimy na rozpędzie niestety. Wszystko zdechło, to koniec. Napięcie spada. Bleed off. Damy go. Że coś zdechło, jak odcięłem paliwo. Ale co mogę zrobić? Wiem, że mogę zastartować, ale to bez sensu, tak? No, bez sensu. Po co startować, jak już mamy... Okej. Zostało. Jakiś problem z napięciem, tego kompletnie nie rozumiem. Siedzę w hełmie, czy stoję? Siedzę. Mogę wstać, ale wtedy nie będę dosięgał do mikrofonu. Mam tu mikrofon, to jest tutaj, o. Bokiem trochę ustawiony. Musimy, nie wiem, niestety Lublin odpadnie w tych warunkach. Lecimy na północ, dolecimy do Bałtyku. Tak to widzę, niestety. Zaraz. Nie słucha, dałem ten. Skubany, nie słucha mnie. Nie trzyma tej wysokości, co mu każe. Chociaż... Oj, dobra. Czekaj, jest Oriox. Oriox, dzień dobry, cieszę się, że jesteś. Słuchaj. Mamy problem na przykład, który się nazywa... Patrz teraz uważnie. Czekaj, prędkość... No to nieważne. To jest pomijalne. Autopilot jest wyższym tym. Patrz, drze mi się, że... użyj maski tlenowej. Użyj maski... Maska tlenowa przede wszystkim.
Czekaj, cyców po lewej stronie. Super. W sensie cieszę się, ale nie jesteśmy w stanie teraz tego ogarnąć. Lecimy niestety na pałę. Jest L, U, Z, V, Z, W, 1. Czekaj, da się wyłączyć sterowanie gestami. Nie wiem, Kruk. Niestety nic nie wiem. Sam ogarniam dopiero ten lot w VR-ze. Ogólnie jest spoko, ale... Ale, no właśnie. Tymczasem... Radio latarnia. Aha, ciekawe, zaraz, co to jest 2992IN? Moment, moment, ty mnie coś tu oszukujesz. Czekaj, czy nie było aktualizacji? Możliwe, że aktualizowali coś. Gdzie jest Oriok w sumie? Pokaż lewy panel. Ten, co? No pa, to jest to samo, co jest tutaj, tak? Fuel imbalance, mind gain, low voltage i to, to, zacznijmy od tego. O co biega z tym tlenem? Jak się reguluje? Mam tylko tutaj jakieś takie pokrytełko, które się nazywa... Coś w kabinie, on, off, auto. Dałem auto. Tak, nie mogę oddychać. Że Discord, to jest mądre. Discord nie byłby zły. Nie wiem, czy ogarnę teraz. Kurde. Pasowałoby ogarnąć w sumie. Kurde, już jest ciemno, nie? Jestem tylko ja, mapa. Jakaś tajemnica rzeka tutaj. Co to jest? Mam to się... Którym się tutaj... PFD? Moment, moment. O Jezu. Hej, dobra. Co to jest? Czy to jest granica państwa? Są jakieś obszary wokół lotnisk, nie? EPML. Z prawej strony Włodawa. Tak, tak, super, super.
Ze światełkiem fajnie. I co teraz? Trzeba przez mikrofon działać, działa, dobra. Więc tak. Mamy trochę czasu. No, mówię, zawsze możemy po prostu zrobić tak, że dolecimy do Bałtyku i znajdziemy jakieś lotnisko nad Bałtykiem. Czy to nie jest bug już? Kurde. Co? Po prostu, kiedy widzisz jakąś rzekę, bug. Czekaj, mistrz, masz wyłączony główny generator na górnym panelu. Tak, jest takie coś. Dobra, dzięki, to było dobre. To usunęło sporo tych. Jest alfa, nie mogę tego banować teraz, nie? Żelenisko, to nie jest takie proste, jest w samolocie. Mam dwie ręce wiarowe i tyle, ok? Muszę bazować to, co mam. Dobra. Jutro będzie Discord, dzisiaj niestety jestem upośledzony. Tak, mam dwa kikuty. Jeden może się wysuwać, co prawda, ale to tyle. Wiem, jak ustawić heading, to jest ważne. Wiem, jak już skalować mapkę. Teraz kolejne wyzwanie. Weźcie, piszcie coś, żeby ta alfa zjechała do góry. Jeśli można, dobra? Co teraz jest to? Osłona maski tlenowej. O, dziękuję. Teraz najtrudniejsze. Jakie tam mieliśmy fajne rzeczy po drodze? Nie, no to musi być. Jaka to jest skala tej mapy w ogóle? Moment, moment, moment. A dobra, jeszcze jedna ważna rzecz. Skoro nie ma zagadki tej maski tlenowej, chociaż. A, jest cały czas. To. Fuel imbalance. Jeśli dobrze rozumiem, zbiorniki to jest to. Ten i ten. Jest brak balansu. Ale miało przełączać automatycznie. Tak, mam lewy, zgadza się. Ale tu jest takie coś. Pa. To miało być. Dałem fut na auto. I zobaczymy, czy ogarnie. Samolot ma tryb, który sam przełącza co 30 sekund. Na głównym panelu fuel fell. Główny panel, gdzie jest główny panel? Ora, mniejsza z tym. Co to jeszcze jest ważnego? Teraz te całe słynne radiolatarnie z tyłka. Na co można ustawić tam po drodze fajnego? Co było przy granicy pod ten? Jaki jest czerwony błąd? Nic ważnego, zaś powiem. Cabin altitude teraz. To jest cały czas związane z tym tlenem z tyłka. Czy dać naprawę? Jak dam naprawę, będą jaja, ale zrobię to, uwaga. Ty, o dziwo, nic się nie spierdzieliłem.
Dobra, to raczej nie był Bóg. Nie był. Bóg potem ucieka w lewo. Czyli teraz powinniśmy być nad Białorusią. Ale to jest takie totalnie strzelam. To jest jakiś... Główny panel to jest to? Dałem manual. Czekaj, bo nie masz wysokości manualnego skalibrowanego. Dobra, jak się kalibruje wysokością? Czy wystarczy wcisnąć to? Dziękuję, Orek, to jest genialna rada. Czy jest możliwość... Boże, alfa, nie. Dobra, wydaje mi się, że teraz tak. Orientacja w terenie. Helsinki, Litwa. Jaka jest stolica Estonii? Ktoś pamięta z was? Mieliście geografię może przypadkiem? Jak coś ja miałem, nie pamiętam. Ryga, Tallinn, dziękuję. Dobra, jakby znaleźć namiary tej radiolatarii Tallinu i ustawić na to kurs. Dobrze, podaję czas, czy jest 16. Czy nie ma tragedii, tak? Lecimy już ile, z pół godziny? Czekaj, Adam i ten... Jorfan, możecie sobie pisać na pliwach? Mniejsza z tym. Czy są wycieraczki? Nie ma chyba. Ale mamy nawiew tutaj. Moment, siądę trochę wyżej, żeby... O, się zacząłem garbić w fotelu. Kurde, ciemno jak w worku Mikołaja. No, więc tak, mamy kolejne zagadki do rozwiązania. Jedną z nich jest na przykład ustawienie tego barometru ciśnieniomierza, żeby wiedzieć jaka jest wysokość, bo głupieje. Ale nie wiem czemu ma głupieć. Aha, ciśnieniomierz. Ciśnieniomierz głupieje, nie wysokościomierz. No? Nie, nawiew dałem na maksa. To jest ile gorącego? Można dać trochę więcej gorącego. Da się lampkę regulować? Nie da się. Tak. Ale nie, to nie chodzi o wysokościomierz, działa dobrze. Ciśnieniomierz jest problem z nim. Czekaj, że też się wzbraniam przed Bogiem. Teraz potrzebuję Boga lotnictwa, rady, okej? Okay? Pod tym względem absolutnie się przed nim wzbrania. Wydaje mi się, że to jest Białoruś. Że jesteśmy, lecimy na... Co to było czerwone? Moment, moment, moment. Ciśnienie. Zniknęło ciśnienie. Reset. Czego reset? Nie robiliśmy reset. Resetu. Nie wiem, pamiętam na mapie, to musiało być... Zaraz, mogę pokręcić i dać. Jezu, to będzie gdzieś tu, tu. To będą Mazury, nie? Tu się będzie kończyła Polska. Tu musi, to jest Białoruś, to musi być Białoruś. No.
Dobra, to teraz tak, mamy tylko 160. Weź pociśnij to. No spokojnie powinien pocisnąć, kurde. Ile ma? 600 na godzinę ma robić. No właśnie, 330 mogę lecieć, dziękuję, no. Teraz tak. Ja mam wyszukiwarki, jest UMNV, UMR i UMG. I wszystkie mają zakazy wjazdu, tak? Czy będzie bombardowanie granicy? No właśnie, ominęliśmy tą rzekę. Czy to może być granica takie oświetlone? Nie, dobra, bez sensu. Sorry, walę w mikrofon. To muszą być Mazury. Chcecie pamiętać? Kurczę, ciemno, strasznie. No, jutro 11 najpóźniej start. Czy samolot nie ma GPS-u? No ma, tak? Wiemy, gdzie jesteśmy. Problem jest taki, że nie wiemy, co to jest. Tak, jest bardzo ładna mapa. Problem jest taki, że nie wiemy, co na tej mapie jest. A to kółeczko tutaj? Czekaj, co robi takie mrygu, mrygu na żółto? Już mówię. Mrygu, mrygu na żółto to jest po prostu brak balansu paliwa. Bo jest trochę, tu jest, widzisz, tu jest lewy zbiornik i prawy. I jest nierówno. Ale to jest luz. O, czekaj, co się zdarcie? Uwaga. Obroty za duże, to zmniejszymy troszeczkę. I już jest pa. Elegancko, elegancko. Ale prędkość spada. Jest 11.20, to Stalin. Przecież ktoś już dawał 11.20 i mówił, że to jest Lublin. Któryś z was kłamie. Sto dwanaście dwadzieścia, tak. Ale dobra, nawet tak ustawimy. To musimy teraz zrobić magiczną rzecz. Przytrzymać ten guzik, żeby przełączyć na ten standby frequency. Ale jest podane, że jest niedostępne. Dlaczego to jest niedostępne? Można teraz wciskać. Czekaj, Tower 126, Atis 12087, 12487. A to jest częstotliwość radiowa, tak? A my szukamy radiolatarni. Approach 127.9, to jest chyba to. Nie wiem, czego szukamy tak naprawdę. Nic się nie świeci na czerwono. Zapieprzamy 200. Trochę spadło, dajmy. I zostało z błędów tylko... No, powinien jest dobrze, no. Czyli blisko maksymalnej wysokości trzeba było być. Jak byłem ostatnio blisko maksymalnej wysokości, darło się o ten tlen. Pupie, to był problem. Dam na szyby na wierzch. To są funkcje, które rozumiem. Kurde, jak to ciemno jest.
Włączę światełko poraźnie. Pokaż mapę, gdzie jestem. Gdzieś tu. Między UMMNV-em, UMMR-em, UMMG. Zakładam, że to są Mazury. Czyli gdzieś tutaj będzie granica. Ma być Litwa, Łotwa, Estonia. Ok. Na pewno masz prawy spornik z wybrany. Prawy. I ręcznie jest przełączanie. On był nieużywany, tam jest dużo paliwa. Jestem na Białorusi. Grodno, dziękuję Toter. Właśnie tak myślałem. Super. Super, bez podpisów. Jeszcze ten, dobra, ile mam prędkość? 212, no może być. Nie musimy się aż tak spieszyć. Lecimy dopiero godzinę. I tak. Niestety, no bieda. Jest ciemno. I zostaje zagadka związana z zostawieniem tego VAR-u. Tak, czyli VHF radar? Kurde, nie pamiętam. VOR-u. Jezu, dziękuję. VAR był w piłce nożnej. Szczerze to żyję nadzieją, że niedługo będzie widać już Bałtyk. Czekaj, 112 na bank. 20. Jesteś maku pewien. No to jest. Teraz muszę tylko znaleźć taką opcję. To jest filet? A, pilot, dobra, przepraszam. To 12.00. Nie, 20. Helsinki 114. Ciekawe, nie mogę ustawić. Nie chcę wbić dwójki, mimo że dobrze klika. Bo to radio. A dobra, macie rację, jestem głupi. Dobra, sorry. To jest to. Dobra. Dobra, i podaję, że... Nie mogę się przełączyć między aktywną a rezerwową. Nie wiem czemu.
Czy nie byłby lepszy, gdyby dało się? Byłby. Właśnie mówię, że szukam aplikacji, która pozwala mi odpalić internet. Tak, żeby mieć tutaj na przykład tablet. Móc sobie zagrać w cokolwiek. Tak? Albo odpalić internet, sprawdzić wiki, gdzie lecę i tak dalej. To jest spoko. Czy ten? Zaraz, tam przeważnie. Game Pass za 4 zł, tak. Zastoczyłem w okolicach Białego Stoku. Nie było stoczenia, nie wiedziałem, gdzie lecę od początku. No i to jest problem. Niestety jest ciemno. Cała nadzieja w tym urządzeniu, że wskaże nam w końcu... Jak to się nazywa? Morze. O. Piloci używają iPadów. No właśnie. Teraz tak, jakbym chciał, żeby ta pała poleciała wyżej. ...29 000 stóp. Jak mu zasugerować, żeby to zrobił? Tu powoli możemy już dać chyba... Ok, została jedna żółta kontrolka. Czyli wszystko jest pod kontrolą. Wolant do siebie. Tak, tak, tak. Nic nie zrobił, bo jest na autopilocie. Ale... Klikasz VS. Nie kręci. Kręci, ale nic nie działa. Czemu nie ustawiłem sobie żadnej trasy? Bo chcemy lecieć korzystając z radiolatarni, ale mamy problem z bo ja mam problem. Wiem, jak już ustawić częstotliwość, natomiast nie mam pojęcia, jak zrobić, żeby statek mówił, gdzie mam lecieć. Tak, mam ustawioną 112, czyli z tego, co rozumiem, Tallinn. Natomiast zwyczajnie w świecie... Dam ciepło, jest ciepło. Nie wiem, jak sprawdzić, żebym pokazał, gdzie to jest. Kaliningrad w rogu mapy. Tu, co? Dobra, mamy obwód. To jest prawdopodobnie Bałtyk. Ale Zatoka Gdańska. Super. Ustaw wysokość. Tak, ustawiona. Klikasz VS. No mówię, patrz, jest ustawiona wysokość. Ty, cwaniaku. Moment, zrobi to. Sekundę, dobra, okej, dzięki. Że muszę na malutkim ekraniku użyć opcji DirectX, pad Jerat. Malutki ekranik, tak? Jest adres, co teraz mam kliknąć? Bo mamy podany ten 112. I teraz co? A i zobaczymy, czy się nie udusimy w trakcie. Wpisz kod PUK. Wpisany. Po prawej na ekraniku. To są te same ekraniki, tak? Możemy dać takie samo tutaj. Czekaj. Jerat mówi tak. Opcje Direct.
Jaką opcję direct? MFD najpierw. Co teraz? Są dwie magiczne, skierunek i dystans. Tak? Dobrze rozumiem? Gdzie jara? Co mam zrobić? Select waypoint. DLL. Mam tylko 5 liter, 4 litery alfabetu. ABC? Ty, jakie cheaty, Jezu, nie, to tak zmieniło się nagle poziom trudności GTA. Co do tego. Ej, to możemy polatać, zobaczymy jakieś fajne miejsca w nocy. No, jakie macie ulubione? Ale to jest to samo, jakbym ustawił radio latarnie? Zaraz, na końcu jeszcze wrócę do Cessny, ja też nie ustawimy coś. Ale po drodze, Oriox. Ty, czy podaje mi dystans do celu? Jaką wiesz sobie? Ty, jest mapa w ogóle. No właśnie, nawiguję po waypointcie. To jest bieda, dobra, wywalam to, nie chciałem po waypointcie. To jest easy. Chcę na tym. Chcę po tym całym radiolatarnie w końcu. Kurde, jera, tu ratuj mnie, proszę. Powiedz coś. Dziękuję, KJB, tak samo właśnie. Czekaj, wieprzed, zobacz. Gdzie jest wieprzed, Grzesiek? Nie wiem, gdzie jestem. Ale tu jest jakaś dobra zatoka. To. Tam, gdzie się wpisuje, trzeba być der. Zaraz, zaraz. I powinno być co? Jak się udało klipikanie wyłączyć? Zbiorniki ustawione. Obroty są w normie. Jest na auto. Nie wiem, jak z tlenem. Prawdopodobnie może postać nauczyła się oddychać beztlenowo. NAV 1 lub NAV 2 częstotliwość. No właśnie, wpisana jest. I w NAV 1 i w NAV 2. Tylko na początku jest jakaś 110-50. Trzeba je teraz przełączyć i to jest zagadka. To jest zagadka niestety największa. Tam na równi ten. To jest giga zagadka. Jest tychże pałac kultury, jest. Tylko jest teraz ciemno niestety, kurde no. Kliknij na NAV 1.
No i podajemy po raz 500 tę częstotliwość. Dobra, zmieniłem to. Dobra, co teraz? Jak to będzie działało? No, mam częstotliwość 112,20. Udało się to ustawić bez tego klikania. Co teraz? Co teraz? No, na dole jest X-Fair. No, teraz na ekranie przed tobą, czyli na PFD. Na ekranie przede mną. Od czego to jest skrót PFD w ogóle, Jerat? Personal fucking display? Co to znaczy? Field display? Czyli młody coś napisał. Porcupine tag. Ok, dzięki. Primary, dziękuję. Upadli pomidor, dziękuję, dobra. Ok, teraz mamy tak. To jest to, nie? To małe gówno. Zgaduję dobrze? Jest, dziękuję, jest, dobra. Desbility. Zobaczmy. Taka dobra jakość pyta Camelot. Zmieniłem aproksymację tego, jaki obraz widzicie. Wyeliminowaliśmy skoki. I w skrócie tyle. PFD, gdzie wyda się WOR, tak żeby było na... Zaraz. Sensory, Active Nav. Nie no, WOR 1, tak, to jest to, co chcemy. Jest dobrze. Ty no, zasadniczo mamy to. Kurde, Jerat, patrz. Zaraz wyrównamy lot. Wejdziemy w nadświetlną. Powinniśmy lecieć 300 na godzinę. I to 300 tych całych ksupełków. Kurde, co prawda gówno widać. Co prawda... Nic nie wiemy, ale minimalnie coś się może udać. Żeby na AP widać NAV. Trzeba potwierdzić go. Cały czas leci na heading. Obwodnica Augustowa po lewej. To jest to? Kurde, sorry, jutro. Jak ktoś na nas leci. Żeby można było się postrzelać z pistoletów. A, że nie złapał sygnału radiolatarni. Jak się pojawi dopiero to, to on się zjara, nie? Dobra, gdzie teraz będziemy? Będziemy już... Ach, geografia z pupy. Gdzie to waszym zdaniem będzie?
Litwa już będzie? Wracujemy do Wilna. Skąd ty... Aha, bo ty Sowdzio pewnie lecisz i masz podgląd tego, nie? Przybliż na mapę, bo oglądam 420p. Nic nie zobaczysz z tej mapy, patrz. Ok, teraz te fioletowe linie to są jakieś korytarze powietrzne wokół lotniska? Czy włączył się heading? Aktywuj heading i ustaw kurs na tego woru. Czekaj, czekaj, wyłączył się heading. Tak, ale ktoś słusznie zauważył, że nie ma jeszcze sygnału radiolatarni. Tak, bo nie ma ani dystansu, ani niczego. Więc zakładam, że on będzie... Niech leci na północ. Północ jest ok. Zbaczam z kursu. Luz, luz, nie ma kursu. Lecimy na północ, aż zobaczymy wielką wodę. Tak? Chciałbym jeszcze osiągnąć tą maksymalną prędkość tego skurczysyna, bo w katalogu było, że pociśnie 300 węzłów na godzinę. Nie, węzły chyba same osoby są jednostką, nie? Więc węzłów. Natomiast kurde, no ma ledwie co 200, co to jest? No. To jest frustra. I ledwo co leci 200. Tak, 300 machów na godzinę. Dziękuję panu młody. Czekaj, czekaj. Soft, że mówimy, że mamy 300 ground speed. Ty, to co jest grane? Mam źle skalibrowane? Sekundy. Teraz mi się przegrzeje. Słaba mieszanka. Czyli, że Klaw chciałby pomóc. Los, 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 los. Klaw, oglądaj, bo jutro lecimy do Mikołaja i już nie będziemy powtarzać, ok? Więc tak, co wiemy? Tu jest autopilot. Tu są trzy telewizorki. Na tym jest mapa. Na tym jest gra komputerowa z lat 90. To jest przepustnica. Tym się kręci, to się lata góra-dół. Pedałkami, żeby nie było, że jest ban. Steruje się ogonkiem. Tu są... kółeczka wysuwane. Tu jest latarka. Włączyłem, żeby nie było smutno. I co? Już wiemy, że na tym komputerku możemy ustawić sobie radiolatarnię. Ty, zaraz, zaraz, coś zobaczamy z kursu. A nie, jest, może być. Może być. Może być. A tu jest okno i niestety według okna jest ciemno. I to jest największy problem, bo tak byśmy lecieli dużo niżej. Czekaj, masz aktywowany heading. Wybierz jeszcze kurs. Tak, dokładnie, ja zgadzam się, stąd nie wiem, jak to zrobić. Okej, z problemów natomiast ważnych, to czemu mnie oszukuje na prędkości? Czemu podaje... Takie prostokąty to kowno. Kowno, nie? No. Czekaj, czekaj, lewy dolny róg jest GS. A tas to jest true ice. Czekaj, czekaj, lewy dolny. Dobra, jest, ok, tas i GS. To co mi pokazuje to? Co to jest? To jest true, nie, nie, true airspeed to jest 317. To co to 100-200? Kurde. GS01 Bierat, prędkość względem ziemi, prędkość wiatru na skrzydłach. Czyli lecimy z wiatrem, tak? Tak, w parsekach, dziękuję Shinzo. Wieście min morski. Pod nami jakiś... Pokażę wam sztuczkę.
Czyli lecimy, ile lecimy? 500 na godzinę? To my tam będziemy za godzinę, góra, super. Jak chcesz prędkość względem ziemi, to masz na przykład w samochodzie... Dobra, czekaj, Jerat, ale tylko nie zobaczyłem, czy potwierdziłem. Nie, bo pytałem się, czy ta prędkość na skrzydłach wynika z tego, że lecimy z wiatrem? Że wiatr nas pcha, więc ten? Czy coś poza samolotami? Chciałbym, zobaczymy, jak się zrobimy z czasem. Czekaj, Kolba pisze, przez jedynkę. Z większą wysokością jest niższe ciśnienie. Tak, rozumiem. A że mniej powietrza wali, czujnik się rypie. Dobra. Dobra, dzięki. Czekaj, że byłby zapaćkany kokpit po zjedzonym obiedzie? Co to znaczy? Ktoś zapaćkuje kokpity? Nie, ja zawsze myję ręce po jedzeniu. Czyli w sumie tak, plan trochę zrealizowaliśmy. Lecieliśmy nad bugiem, ale nie było widać tych robaków z żadnej ze stron. Wtedy jest wysoko, ciemno. Jak coś, to kurs ustawiasz sobie kropką pod oznaczeniem HDG na panelu autopilota. Czekaj, czekaj. Kurs ustawiasz sobie nie, no to wiem, dobra. Jera, to już wiemy. Tylko chcemy teraz, żeby to zwierzę celowało w ten kurs fioletowy, tę radiolatarnię, którą ustawiliśmy. Tak, bo tą korbką się ustawia, jasne. Nie, Jerat ma rację, tak? Jerat jest spoko. Zwieracz. Możemy poćwiczyć banowanie w wiarze, zwieracz. Dobra, zbiorniczki się wyrównały. Teraz będzie ładnie ssało sobie tam. Okej, okay, patrzcie na to. Tu jest coś ciekawego teraz, analiza. Jeszcze bliżej. Śmieszne jezioro. A to tyle, co chciałem powiedzieć. Żeby zrobić beczkę. Czekaj, jak wlecimy w zasięg, to pojawi się środkowa kreska po środku róży. No właśnie. Będzie widać przede wszystkim tutaj. Kurde, podoba mi się, to siedzenie w wiarze jest fajne. Jakby jeszcze były jakieś widoki. Myślę, czy nie zaryzykować odpalenia Discorda. Teraz, gdzieś tu mam wodę, mógłbym się w sumie napić. Sekundę. O! Mam na kolankach zimną butelkę z wodą. To jest tak, to jest mikrofon. Au! Uwaga. Pycha. Że zimne w zimie. Uwielbiam zimne. O każdej porze roku, niestety. Dobra, no to co? Na chwilę odepnę kabelek ładowarki. I zobaczymy sobie, co się dzieje w samolocie. Uwaga. A! Zaraz. Co to? Ciemno, nie? Dlaczego tak ciemno? Czy to nie jest tak, że zimne bardziej szkodzi na gardełko latem? Dokładnie tak jest, Klaw. Bardzo mądrze piszesz.
Sekundę, pa. O, i co, pro? Co to jest rurka pilota? Ustaw korbką tak, żeby na kompasie niebieski punkt pokrywał się z zielonym. Ja wiem, Jerat, wiem, tylko chcę, żeby to zrobił z automatu ten system. Okej, okay, to jest moja teraz walka, ale luz. Jak może złapię radiatory, to ogarnę. Na razie spokojnie, jest dobrze. Ładnie z tyłu, co? Czy wiem, co klikam? Nie. No i tyle, no niestety. Chyba zbliża się, uwaga, jest szansa, że to już jest Bałtyk. Ach, kurde, mieć przeglądarkę. Czyli dam sobie na stópki. Czy można się na tym symulatorze latać? Można. Można się latać. Właśnie to jest dobre w nim. Tak się nazywa. Że w rogu, dołku jest ryga. Kurde. No nic, kiedyś... Te kraje wydaje mi się są spoko. Te trzy kraje. Litwa, Łotwa, Estonia. Tylko niestety przelecimy nad nimi i tyle. Ale jutro na Laponię, Finlandię przygotujemy ciekawostki. Sprawdzimy, ile żyje mieszkańców. I tak dalej. Że lecę w losowym. Nie jest losowy. Chciałem na północ, bo na północy jest Morze Bałtyckie. Okay? Proszę tutaj tylko nie mówić, że jest losowy kierunek. Losowy kierunek to bym wziął, zakręcił tym i to byłby losowy kierunek. Jest możliwość dodania drugiego okienka jak z czatem. No właśnie, Kage. Właśnie chciałbym mieć tutaj tablet magiczny, żeby sobie teraz siedzieć, kiedy jest nudno i na przykład sprawdzić informacje i tak dalej, i tak dalej. Przepisy nadania, dokładnie. Czy lądowanie w nocy jest wyuczone? Nie. Będziemy improwizować, ale lotnisko jest oświetlone i tak dalej. Dobra, jest duża szansa, że to jest piękne morze. A to oznacza, że będziemy... Ty, to może dolecimy już do Helsinek. Ale zobaczymy, luz. Mgła, co? Gdzieś tu są informacje o pogodzie. Czekaj. Na zasadzie mam tam okienko z czatem. Mogę dać takie, na takiej samej zasadzie inne okienko, ale nie będę mógł nim manipulować. To jest problem. Rozumiesz, kto? To jest problem. Bitcoin spadł. Ile? Jest, żeby tak spadł, kurde, do 20 tysięcy. Dolarów. Ale pewnie spadł parę procent. Tu była opcja pogody. Działa. To chyba jest zepsute. Czy nie inwestuję? Nie inwestuję od dawna. Sprzedałem w głupim momencie, potem głupio sobie posłuchałem i jestem biedakiem cały czas. Kurde, no ciemno. Tam jest takie podświetlone, nie? Tam, nie wiem, czy widzicie, sekundę. Tam daleko, o, to. Ciekawe, co to jest. Teraz się zaświeciło w ogóle ładnie.
Aircraft Systems? Jest weather. Ty. Fajne, nie? Teraz tak, czy ktoś z was wie, czym są żółte kreski, a czym niebieskie kreski? To jest też moim zdaniem ważny temat. Czy przesuwamy się tym samolotem? Nie no, jest bieda, no lecimy tak powoli, że szkoda gadać. Jest ciemno, zimno. Dużo rzeczy sprawdziliśmy, ale niestety... No jest, jutro będzie ciekawie, jutro powinna być ładna... Co ja wierzę, nawet nie wiem. Czy wiecie, jaka jutro będzie pogoda w Helsinkach i w Laponii? W sumie zajebiste mieć taki samolot. Startujesz sobie dzisiaj, dolatujesz na szybko. Zaraz. Paliwo jest. Na szybko do Helsinek. Jutro jesteś u Mikołaja, jeszcze jutro możesz spokojnie wrócić. Czy mam ochotę porozmawiać o wierze? Wierzę w co? Jutro będzie padać deszcz, ale tam na górze u nich? Prostokąty, strefy kontrolowane lotnisk, strefy z restrykcjami i tak dalej. Dobra, tylko teraz tak. Czemu tu jest strefa kontrolowana? Czy tu nic nie ma? Mam wrażenie, że te kreski pokrywają się z tymi światłami. Patrzcie na to, tak? Ty, moja teoria chyba się zgadza. No tak, tu idzie w poprzek to, tam idzie tam. A może nie, ciężko ocenić. O, wierzę, że starcyn wyjdzie. Ten drugi nie, no chyba wyjdzie. Czekaj, ukradli mi pomidor. Daję na miarę, dziękuję. Czy nie ma poligonów? Właśnie nie wiem. Czym są te światła? To są prawdopodobnie latarnie. Strefy kontrolowane przez różne wieże. To o tej wieży chcieliśmy właśnie porozmawiać. Hehe. Cały czas nie... Czy ktoś wie, jaki może być mniej więcej zasięg tych radiolatarni, zakładając, że nie ma przeszkód po drodze? Taki pewnie jak radio, okej. Okay. Zrobił coś głupiego, ale boję się, że się rozpierdzieli to wszystko. Więc tak, liczę, że Microsoft kiedykolwiek naprawi to. Bo bym sobie teraz z chęcią na przykład zobaczył... kamerę, albo ATC, albo asystenta lotu. Ale zrobili tak, że nie działa. To jest grube. Czekaj, od 25 do 200 mil morskich, czyli 400 kilometrów. To już powinno działać. A dobra, od 25, no to okej. Okay. Gdzie
Czekaj, jeszcze Korba mówi, że... Nie, Kolba, przepraszam. W Flight Simulatorze 2020 roku radiolatory nie mają 120 mi zasięgu. Oj. Jutro będzie dzień. Dorzucimy Discorda. Czego nam jeszcze brakuje? Jakby ten tablet się jakiś znalazł. Że można było sobie sięgać przeczytać newsy z gier. O. Czy na stówę będę musiał mieć tablet, jakby delatał tym całym Junkersem? Bo bez tego to będzie śmierć. Ty, zaraz, co jest? Patrzcie, co gość robi. Dobra, dlaczego przechyla? Ty, jest zagadka. Złapał zasięg wora. Co do licha? Moment. Patrz, gdzie on leci. Ten zasięg się w ogóle sam przesuwa, tak? Równa do trasy. Zaraz, ale dlaczego? Jakiej trasy? Patrz, gdzie on leci. Bez jaj, że poleciliśmy źle w ogóle. To było najlepsze. Lecieliśmy źle, tak? To jest na pewno to, co miało być ten Tallinn. To jest poważne odchylenie od kursu. Ja rozumiem, co on zrobił, tylko pytanie, czemu zrobił to teraz, a nie wcześniej? Czy dopiero dlatego, że teraz złapał zasięg? Czy... Może jakiś kurs jeszcze ogarnia? I dlaczego nie ma tu żadnych danych tutaj? Mowa to nie jest stop, to znam. Zmień kurs w taki sposób, żeby stworzyć zwykłą zieloną kreskę. Wtedy dojdziemy do tam. Zaraz. Coś tu śmierdzi, nie? Czemu kurs na 30? Po co ten kurs grzebałem w ogóle? Najbliżej jak potrafię. Nie rozumiem tego, szczerze mówiąc, co on tutaj wymyślił. Czyli rozumiem, że złapał sygnał radiolatarni i się na nią rzucił, tak? Czekaj, 300 stopni, tyle stopni nie ma. Na górze masz to, co to teraz robi. Teraz masz tam wor, leci według latarni. Dobra, ale po co jest ten kurs? Ustaw wybrany kurs, co to znaczy? Tak, ja rozumiem, że dokładnie jest wybrany ten wor, ale czym jest kurs? Po co jeszcze musimy ustawiać kurs, skoro mamy ustawionego wora? To jest to, czego nie rozumiem. Q
kurs to jest radial. Co to jest radial w takim razie? Jeszcze raz. Kurs to pokrętło do wyboru radial. Dobra, tylko co to jest w takim razie radial? Mówi samolotowiec, który jest teraz lotnik. O tutaj, dzięki, nic, Jezu, dziękuję. A! Promień na tym kierunku. Popatrzę na tył, tam jest mniej ładnie. Nie, można by tam iść na tył na razie i sobie tam posiedzieć. Kurde, nie? Jest już 2 godziny. No nic, w Tallinie lądujemy, trudno. Jak ktoś dołączył, to jest niestety zwykły, głupi, dolotowy strumień, gdzie mniej więcej ogarnąłem błędy Dahera TBM 930, którym jutro startujemy w podróży do Świętego Mikołaja z niestety z Tallina przez piękne Morze Bałtyckie, przez stolicę Finlandii Helsinki do pięknej krainy Laponii. Okay? Żeby meczyk i piwerko, dokładnie. Pytanie, czy jest głośno w takim samolocie? Wydaje mi się, że jest bardzo głośno. Ale już chyba jest już blisko. To jest na 90% woda zwana Bałtykiem. Jak ona się zacznie zaginać, to gdzieś tu jest ten Tallin. Ja nawet nie wiem, czy nie wypadałoby już zmniejszać wysokości. Czy da się na podstawie... Nie określimy odległości od radiolatarni. Zszedłbym na 20 tysięcy stóp. Bo tak, bo tu chyba się ta woda kończy, no to jest mądre. Żeby odpalić karty, kłank. Modlę się o to, żeby wiedzieć, jak tu odpalić te karty. Tak, to już jest tu. Schodzimy. Brakuje mi skali na tej mapie, jakiejś podziałki. Jest 200, ale to jest skala 1 do 200? Zobaczmy. Chyba tak. Co jest? Ty, moment, co jest grane? Okej, co to jest NG High? Od której lot? Od 15. Dobra, nie znam tych słów. ITT się zapaliło. Jengaj, turbulencja, nie sądzę. Kurde. Mamy dwa problemy. Czekaj, coś się dzieje. Moment, moment, moment. Co to może być? I to jest coś z silnikiem. Podwozie jest schowane, zgadza się. Czekaj, lecimy sobie spokojnie. Nagle jakiś dup się zrobiło. A, moment.
Nie. Wciśnij alt, ale po co? Co jest? Dobra, tylko nie wiemy, co się stało. O co tutaj chodzi? To jest jakiś problem z silnikiem. Ok? Jest, dobra. Kage mówi. ITT, temperatura turbiny. Nie wiem, dać chłodzenie? To jest temperatura. Mamy 1000 stopni w turbinie? Tak, zmniejszyłem mu gaz. Co to jeszcze jest NG? Co jest? To jest jedna jeszcze tajemnicza rzecz. Z ostatnim patrzem coś zjebali, mówiła zgranie w niektórych miejscach powyżej stóp temperatura spada 200 stopni. Jest takie coś Asgran, ludzie mówili, że się dzieją równe jaja, zgadza się, no. NG to moc silnika, ale od czego to znaczy? Coś tam engine, tak? Sobie punkt do lotu jako ETN. No, Huberto, nie wiem co chodzi nawet, wiesz? Będziemy lądować na pało jak zawsze. Może jutro się poprawi to u Mikołaja, ok? Medication of the power output of the engine. Indication. Okay, dziękuję, Jared. Ale z drugiej strony... Kukles pisze, że to jest skrót Angulara. Jeszcze N jest od północy pewnie. Te 200 km do Talina. No, akurat sobie zalecimy na spokojnie tej wysokości. Dwieście km z tą prędkością to jest parę minut. Będą lepsze widoki na tej wysokości przynajmniej. Tak? A my się pobawmy radarami pogody. Pa. Nie ma pogody niestety. Robert mówi, że to jest radar pod burzę, a KGH mówi, że nie ma chmur. Nie ma nic. Ani chmur, ani burzy, ani niczego. Oby jutro było jakieś fajnie.
coś, patrz, coś tam zasłania nasze światełka. Mi się wydaje, że to jest chmura tam. Takie czarne. Czekaj, pokażę wam. Odpalę aż... O Jezu, zresztowało pozycję, nie? Dobra. To musi być chmura. Taka czarna strasznie. Gdzie czarne? Takie jedno czarne tam. Widzisz, jest jasne światło. Obok nagle jest czarne. O, to są chmury, to są chmury. Tak, Godzilla od tyłu. Kurde, nic z tych krajów nie poznamy. Ciemno. Gdzie jesteśmy? Albo Litwa, albo Łotwa, albo Estonia. Albo Rosja, ewentualnie. Okay, Peter Rell mówisz nad Łotwą, okej. Okay. Czy nie da się w trakcie lotu zmienić pogody? Prezes, pytasz o rzeczy, które są... One są niezgodne z kodeksem tego streamu, okej? Nie ingerujemy w boską pogodę. Tak? To nie gówno widać przez pogodę, prezes, tylko nie widać, bo jest ciemno. Jak jest ciemno, to ma być ciemno, bo jest noc. Wiesz, czemu jest noc? Bo jesteśmy obróceni dupą ziemi do słońca. Okej? Tam jest trochę jasno jeszcze, tam. A tam na wschodzie jest totalnie ciemno. Czekaj, Łotwa, na Letwo widać Rygę. O proszę, jak pięknie, dobra. Czy w Laponii nie ma nocy polarnej? Jutro będziemy sprawdzać, ok? Fajnie, że jest zegarek. To bardzo szanuję. Żeby rozświetlić napalmem. To jest niestety gra dla nudnych boomerów. To jest duży problem z nią. Mówię, no wyszło głupio, że lecimy w nocy, ale musieliśmy to raz zrobić. Ok? Raz przelecieć w nocy, użreć się ze wszystkimi systemami. Jest już dobrze. Już mniej więcej kontrolki zostały ogarnięte, guziczki zostały ogarnięte. Wiemy, gdzie się zapala światło na przykład z tyłu tam ludziom. Pa. Wiemy, gdzie jest gaśnica. Tu jest gaśnica, tam są bezpieczniki. Da się w dwie osoby z jednym prowadzić. Właśnie jeszcze nie jestem pewien, czy bez modów się da. Widziałem, że na twórcy, na tablicy rzeczy, które mają do zrobienia, podali właśnie to, że chcieliby, żeby ta opcja była. Dobra, już tak, to jest ta wielka woda. To jest Bałtyk, nie? Halo, czy ktoś się z was zna na geografii? Czy kupiłem serwer? Nie, nie myślałem o Satisfactory na razie zupełnie. Czekaj, kurs na 35 ustaw. Będzie na lotnisko.
Przecież to są tylko 2 stopnie więcej. Luz. Luz. Okej, plamba mówi, że to Zatoka Ryska. Okej, dziękuję. Jak coś bym bardzo chętnie mówię, skończymy. Jeszcze dzisiaj spróbuję kucę wcisnąć, ale zobaczymy, jak to się skończy. Paliwo jest. I tyle, ludzik, no. Czy będzie przegląd Bendera? Tak, tylko nie wiem, czy dzisiaj. I Star Citizen. Czekamy na 3.16, jakby co. A kuce już jest końcówka. Jezu, muszę mieć ten internet. Teraz bym kliknął sobie przegląd Robertsa i zobaczył, co u Robertsa. Ale na razie jest umieralnia. Jedyna nadzieja jest taka, że patch 3.16 to będzie patch, w którym dostaniemy dużo poprawek. Ale szczerze w to wątpię. Czekaj, jest pty, jest Przemolo, mieszka w Finlandii 12 lat, że cały czas będzie ciemno. Powiem tak, nie wierzę, wierzę, że jutro będzie jasno i że będziemy lecieć, będzie piękne słońce i renifery, dobra? Tak ciemno od 12 lat. A to jest taka noc polarna, to jest tak fajnie, nie? Są światełka, choinki. Ty, patrz, tam jest jasno daleko. Za ciemno. Jezu, znowu zły guzik. Jezu, nie. Oj. Patrz, tam jest jasno. Tam daleko. Czy to nie jest to nasze miasto? Może Ślechnice to są. Tam coś jest fajnego. Ale nie sprawdzimy tego teraz, niestety. Może pewnie miasto. Kto wie? Czy w grze nad Siechnicami całą dobę jasno? Super pytanie, możemy to sprawdzić kiedyś. Czekaj, Parno, Parnawa, co to jest? To jest miasto? Przepraszam. Że to jest to, tak? Jezu, ten VR jest super teraz. Jak korzystałem z myszki, to było pośledzone, ale teraz mam swoje własne ręce. Mogę nimi machać, dotykać. Więc tak, jutro 11. Start Stalina. Realnie właśnie polecimy tym dziadostwem, tymi TBM-ami 930. I tyle, zapraszam chętnych. Jak ktoś będzie streamował na Twitchu, to od razu chcę go pożegnać, bo dostanie bana i w sumie tyle. Czekaj, 140 km. No to już jesteśmy prawie, no. 140 km przy prędkości. Ile to będzie? Z 500 na godzinę? Czy to jest tyle co nic? To jest 15 minut. Że jestem, dziękuję Peterello. Peterello mówi, że jesteśmy w Estonii. Zero wspomnień, zero skojarzeń z Estonią. Estonia mi się kojarzy z tym, że była Litwa, Łotwa, Estonia. Niestety to jest smutne. To jest tragedia. Jeszcze z Eurowizją chyba mi się kojarzy. Czasami grali coś ze Estonią. Co, można się bawić, patrzcie, rączkami, pa. Wystawić za okno i robić, że leci samolot, nie? Czekaj, Lewadia Tallinn kiedyś Wisłę ograła w pucharach, mówi The White Star. Aha, Disco Elysium jest z Estonii? Wow, super. Jezu, tak estonki. Do Estonii polska marynarka przed wojną uciekała. Super. Super, super, fajne, fajne.
Niestety jutro będzie tak. Będę dzisiaj siedział, poczytam sobie o tej całej Finlandii, co tam się dzieje, po co to istnieje. Jedyne, co jest na pewno fajne, to jest to, że masakrowali Rosjan podczas II wojny. To jest super, to jest ekstra. W sumie kto nie masakrował, tylko Rosjanie mieli duży przyrost. Ty, coś tu już będzie zaraz, gdzieś któryś z tych. I My Summer Car to symulator Finlandii. O. Że nawet Rosjanie masakrowali Rosjan. Dokładnie, bardzo ładne gangrena. Krótkie latanko Junkersem dziś wieczorem. Nie, zaraz muszę spadać. Chciałbym jakieś kuce wcisnąć czy coś, ale... Może karty, zobaczymy. Dobra, czyli tak, jeśli skara jest 1 do 200, to ile może być ten ekranik? 10 cm? Czy 10 cm na tej mapie razy 200? To wychodzi, że... Nie, dobra, jak co tej odległości z tej mapy szczytywać? Tak, 2 km, dziękuję, skojatę. Jezu, przepraszam, walę w tym mikrofonie. Jutro będę na bezprzewodowym. Sorry, teraz będzie... O, będzie lepiej, dobra. Tak, z Pitagorasa. I to jest to, szkoda, że nie ma lornetki. Ale tam jest chyba faktycznie miasto. Okej, no to musi być to, EETN. T jak Tallinn, nie? EE co oznacza? Od Europy to jest? Zejdziemy do 10 tysięcy. Estonia. Tak, kupuję samogłoskę. Nie, bo zakładam, że te oznaczenia mają jakiś sens, nie? E, a U? Kurde. Kąt natarcia elegancki. Tak, U. Antysemityzm. Czy będzie Ikarus? Mogę go kupić dla was, żeby sprawdzić i oddać po 2 godzinach. Jestem minimalnie zaintrygowany, ale minimalnie. Że brakuje strzelania. Nie wiem, czy w modach nie ma. Powietrze gorące leci z silnika na mnie, na twarz prosto. Świetne. Sorry, sobie walnęłem znowu. Jakby była symulacja rzucenia bomby atomowej. Jest taka gra, że bomby atomowe. Już w tym, w Raptorze, F-22 Raptor. Czy tam nie, w...
teraz to było. Od Nova Logic Simulator F22 dwójki miał uznanie bomb atomowych. O, czekaj, Robert sprawdza Steam Career Command i czekamy na wynik. Nie ma. Czy lecę samolotem od akwarelisty? Nie, to jest niestety w miarę nowoczesny 30-letni turbośmigłowiec. Czy jest Konko? Muszę gogle podpiąć to. Career Command, 83 osoby grają, czyli twórcy pewnie. Szkoda, jest cena 280 zł. To jest cena, którą można określić słowem posrało. To jest smutna cena. Dobra, teraz musimy wypatrzeć Sokolim okiem lotnisko. Ale chyba jeszcze daleko. W World War 3 gra 800 osób. Wow, dużo. Zorza będzie jutro, jakby co, kto to pyta? Kurczę, Mulder, nie. Wookie, przepraszam. Niektóre kolory dziwnie wyglądają w tym VR-ze, w tym ekranie. Czy uważam, że W3 by przeżyło, gdyby nie słaby początek? Jezu, nie wiem. Ciężko zrozumieć, o co chodzi w tych grach, ten multiplayer z popularnością. Fortnite jest popularny na przykład. Czemu? Ty, zaraz, zaraz. Miało być. Powiedziałem wyraźnie. Co ty zrobiłeś w ogóle? Czemu on nie utrzymuje wysokości? Co ty robisz? Moment, on zwariował. Ty, moment, moment, tracę wysokość, a nie wiem czemu. Włączył się autopilot, z tego co widzę. Jezu, co ty zrobiłeś? Były testy Blendera, jeszcze nie. Teraz tak, czym jest 8600 tu? To wszystko przestało działać, nie trzyma kursu, niczego. Coś mi go wyłącza. Kurde, nie wiem, nie wiem, o co poszło. Ja przemówi, że zorza była 2 dni temu. Dla nas też pewnie nie będzie. To chyba jest tamto, tam gdzie jest trochę jaśniej. Czy będzie nowy odcinek? Kiedy nowy odcinek? Pod koniec grudnia będą 2. I na początku stycznia będzie 3. Dobra, co to by się odbiło sprzęt? Zaraz, zaraz, że... Chyba okej. Okay.
Ty widzisz normalnie w goglach, widzisz szarpanie na przesyłaniu. Potem obejrzyj, jak to wygląda. Jakie jest szarpanie w sensie? Czy do nagrywania krokieta na zakończenie roku są jakieś plany? Tak, Nvidia chce podsumowanie. Będą nadzieje, nadzieje i coś tam jeszcze. To jest ktoś z naszych tam, co leci. Tamta, ta kropeczka. Czy odpalałem Stormworks? Jest dzień dobry, nie. Jak ci każę zrobić... Kurde, teraz tak, które to będzie lotnisko? Czy w VR można grać w karty, tak? Że wysyłanie z routera do was idzie nie przez router, do was idzie bezpośrednio z peceta. A dobra, dzień dobry, mówi o Stormworksach, bo są twórcy Career Commanda. Wiem, mi się Career Command podobało, co najgorsze, tylko że kurde, no tam gra... Cena jest bez sensu, jest tragiczna. Nie wiem, po co jest taka cena, to znaczy, że nikt nie kupi z taką cenę. Czekaj, jak lecę? Czekaj, czekaj. Czy lecę do Finlandii? Tak, jest ciśnina, ale olejemy ją, bo jest późno. Dobra, szukamy lotniska. Tam ktoś podchodzi, kurde, mi się wydaje, że to jest lotnisko. Weź to wyłącz, ja sam pokierujesz. Sam zrobię. Tam co miga, to jest lotnisko. To jest lotnisko. Tutaj, pa. Jak szyba zasłania, wystawię. O, tamto, tamto. Widzicie? To. To jest lotnisko. Na oko, jakaś odległość, ale gorzej jak to nie jest lotnisko. Kurde, co jak to nie jest lotnisko, moment. Są na szczęście kropeczki na niebie. Kurde, no jak co, jak to nie jest lotnisko, sekundę. Ty moment, moment, zaraz. No miga. Najwyżej zrobimy jedno podejście i potem zawrócimy. No to nie jest lotnisko raczej. Zobaczymy, gdzie tamci lecą. Nie chcę mi ustawić tak jak lubię, dobra. Dobra, zakładam, że to nie jest lotnisko. Oni teraz lecą chyba tam. Nie mają chyba włączonych świateł pozycyjnych w ogóle. Bo ciężko ocenić, powinny być kolory czerwone i zielone, ich nie mają. Nie fajnie.
Luty śnieg jest? Albo śnieg, albo tak wygląda, no bo jest ten. Czy gdzieś dziś lecimy? Dobry wieczór, jak ktoś dołączył, to jest ostatnia faza lotu przygotowawczego do lotu mikołajkowego jutro. Zaraz lądujemy w Tallinie, z którego jutro wystartujemy i odwiedzimy Świętego Mikołaja. W tym sezonie odwiedzamy Mikołaja, który znajduje się w Finlandii, Laponii. Tak, lot jest oczywiście z Krakowa. Jutro będzie lot niestety z Tallina. Dobra. Jest problem. Gdzie oni polecieli? Moment. Nie wiem, czy tam nie migło mi znowu coś? Kurde, lecieli i poznikali. To musi być lotnisko. Kurde, nie ma bata. Żeby zrobić crash testy. Nie ma kolizji w tej grze niestety. Teraz największy dramat. Z chęcią bym się porozbijał, postrzelał, powlatywał w budynki. Jest kilka takich, o których marzyłem, żeby w nie wlecieć. Ale nie ma. Dobra, tam jest lotnisko. Jest pulsujące światło. To jest w tej grze scheatowane, jest łatwiej. Ale dzięki temu widać. Że nie widzę falowania. Ale mówisz o którym? O tym takim prostym falowaniu? No jest, tak? Ale no, z tym nic nie zrobisz, tak? Ono występuje u mnie tylko w Flight Simulatorze. Dobra. Podejrzewam, że da się jakoś naukowo zrobić to podejście. Skakuje o dwa. Jeszcze jest jakiś lot z północy tam. Ale nie wiem, sądzę, że to... O, widzicie, on ma światła pozycyjne. Czerwone to znaczy, że leci w prawo. Jeśli dobrze pamiętam. Prawdopodobnie źle pamiętam. Pobrałem pasz na Skandynawię, tak. Chyba, że był jakiś teraz, wczoraj dosłownie. Ale tak mam wszystko ogarnięte. Co to za miasto? Tallinn. Zero wspomnień, zero skojarzeń. Jedyne są te śmieszki na czacie, które też mam, czyli Tallinn bez S. Niestety, to smutny lot, zero wiedzy. Nie licząc tego, że TBM ma mniej więcej, już wiem, czego się po nim spodziewać. Okej? Okay.
Nie wiem w sumie, w jakiej prędkości się na legalu włącza klapy. Zakładam, że trochę zbyt duża tutaj jest. To jest ważne. Koła. Ty, samochodziki zapieprzają pod nami. Okej, co to jest AP? AP jak co? No. Włącz stópki! Okej, dobra. Jeszcze bałem, że będzie obciach, ale nie ma. Mam nadzieję, że pode mną jest pas startowy. Zjedziemy kolesiowi, żeby się nie wystraszył. Trochę napałę, no ale wiecie jak jest. Powinniśmy włączyć teraz tak. Światła kołowania. Gdzieś tam podjedziemy jeszcze na chwilę. Trawa ładna. A i klapy powinny być na lądowanie. Też zrypałem. Czy ktoś tu jest z naszych? Dobra, to tu możemy się spotkać w sumie. Dam na luz na razie. Pa. A już zgaszę go, trudno. Przestań. To jest super. Tallinn. Przedwstępne lądowanko. Czy da się wylądować bez podwozia? Chyba tak. Kurde. Wydawało mi się, że próbowałem to robić. Tam jest dwóch gości, nie? Niestety, no ciemno. Ty, malowanie ma jakieś bogackie. Ty, malowanie fajne, podoba mi się. To jest wojskowy samolot, nie? No tyle, trzeba skończyć niestety. Jutro pobudka. Dobra, czas eksploatacji 2,5 godziny, nie ma tragedii.
Czy jutro w 3-4 godziny zrobimy ten lot? Tyle, łącznie Dakarem 37 godzin. No fajnie, zaliczamy. Lądowania jedno w nocy już jest. Starty, 40 startów, 21 lądowań, ciekawe. Więc tak, jutro. Jutro widzimy się nie w pięknym Krakowie niestety, nie w Skawinie, tylko niestety, to nawet się zrymuje, nie w Krakowie, nie w Tallinie, nie w Skawinie, tylko w... Na lotnisku w Tallinie, był z nami Kuzy, tych co widzę, Sovjo Asgran Super, jeszcze wraca Flame Vinci. Można by tam wpaść do nich jeszcze sekundę, tak z ciekawości, jedna rzecz. Tak, ustawię jako odlot i patrzcie na to. Zrobimy coś dziwnego. Popatrzymy na nich. Tym. Jest to, jest ten jeszcze ten? Dobra, sorry, to jest mikrofon daleko. Tak, w kinie w Lublinie. Ominęliśmy Lublin zupełnie, było już ciemno, tragedia z tym Lublinem. Moment. Pomachamy im z dronokoptera. No, no dotrwaj to, o. Coś jest nie tak z miejscem. Na bank siedzę teraz, mam jakąś latarkę na czole. Co jest grane? Moment. Źle wsiadłem, właśnie widzę. Siedzę w pupie. Ale jak resetuję widok, to ustawiam je tutaj. Mam nadzieję, że na klawiaturze mogę się przesunąć. Którym się idzie do przodu w tej grze? Z altem? Chyba, że spojrzę. Boże, jakie to głupie. Backspace'em, commandem. Ech, Microsoft coś spierdzieli, to znaczy asowo w sumie. Czekaj, dopiero Hubert za drugim razem to zadawał heli, aha. To moment, jeszcze nie wychodźcie, sorry. Niestety, zrestartuj. Właśnie próbuję włączyć i wyłączyć. Możesz dotrzeć w dowolne miejsce na świecie, nie wierzę w to. Aha. Na bank to nie jest widok ze środka. Nie, co za badziew. Strasznie to jest smutnie badziewne. Że nie wiem, którym się przesuwa do przodu. Pytałem się, ale nikt nie odpowiedział. Wiem, jak się przesuwa na boki, góra, dół, ale w przód, w tył nie wiem niestety. To nie jest intuicyjnie zrobione. Jak takie coś można zrobić?
No, gro. Nie, dobra, jesteś zrypany. Tak. Fajnie mi, fajnie, kurde, to jest takie irytujące. Nie mogę dosięgnąć, musiałbym pewnie. Moment. Że równa się minus plus minus, to zobaczę, ale to jest. Nic to nie daje. Ale mówię, na klawiaturze szukam opcji, nie na tym, na VR-ze. Na VR-ze nie mam opcji w ogóle, mam tylko dwie. Straszna gówno tandeta. Że kontrol i spacja nie działa. Czy próbowałem z kontrolami te klawisze? Kontrol odpowiada za obracanie. Shift, górę, tak samo, góra, dół, lewa, prawo. Ej, widzę, coś można zrobić, jedną rzecz, sekundę. Jak przytrzymuję. A nie, bez sensu. Tak, to idzie po prostu w lewo. Sprawdzałem z wszystkimi klawiszami, altem i tym. Co za gówno. Nie wiem, jak się tą jakąś czołówkę wyłącza na głowie. WRT nie działa. Tu się chyba zmienia miejsca w ogóle. I tak byłoby dobrze, tylko musiałbym się obrócić. Fizycznie. O Boże. No i tak jest od biedy. Siedzę jak karzeł i krzywo, ale jestem. Powinien być odpalony, się kręcą śmigiełka. Wszystko niesprawne. Nie wiem, którym się wznosić, nie mam zielonego pojęcia. Vertical speed. Właśnie, kurde, osobo. Dwa kroki, jeden krok w przód, dwa kroki w tył. To gówno nie wystartuje jak coś, niestety. Mogę ruszać gałką.
Ale nie mogę robić nic innego. Czy macie artefakty? Co się dzieje u was z kolei? Nie, dobra, to strata czasu. To skurde, niestety. Chciałem zrobić fajna set na koniec, ale... po prostu to jest... Trochę jak Star Citizen. W sensie, to są takie jaja, że szkoda gadać. Dobra. Wiarek. W sumie skoro jestem już w wiarze, zaraz. Gdzie są samoloty? Tam dodali podobno kilka fajnych rzeczy. Czy kucy? Właśnie chciałem moment, tylko zobaczmy ten ustawienia. Mam do tego klucze. Dynamiczny tryb komfortowy, Okej. Niestety ten. Jeszcze raz. Liny. Tylko tak, to są takie ciekawostki jak to. Okej. Okay. In der Luft. Los geht's nach oben. Ty, zasłania ta. Widzicie to? Belka zasłania. Celownik. Są przyjaciele, tak? Ale to nie chodzi, jak się pochylę głową, to widzisz, tak czy jak wystaje ten... Muszka i szczerbinka się nie nachodzą. Są teraz. Kiedy zasłania belka. Okej, uwaga. Schützen Sie das Ziel. Ich überziehe.
odznaczenia na samolocie. Ty, dobra, to był mój. Ich brauche etwas Hilfe mit diesen Bandits. Verdammt, ich verliere alle Hilfe. Da. Mein Flugzeug ist zu langsam. Tak, fur Deutschland. Ich überziehe. Zakładam, że to jest wróg. Zdech? Kurde, padł do wody chyba, nie? Haltet ihn von mir fern! Mein Flugzeug ist zu langsam. Oby to był wróg. Upewnimy się, że nie żyje. Zdech. Jak wygląda teraz multik? Teraz gdzie jest mikrofon? Tu bo. Państwa centralne. O. Tu są fajne państwa. Dużo jest osób. Serwer najlepszy. Jest komunikacja głosowa. Misję można zrobić razem. Ty w sumie? Zemsta Barona. East Front Defense. Ty. Ogarniemy to, tylko na razie tak, dobra. Chciałem zobaczyć, jak to działa. Tyle, dobra, VR w sensie robi na razie, VR robi VR. Marku. O Jezu, jestem w życiu, super. Tylko sprawdzę, co u Marka. Wszystkie aktualizacje do tenisu stołowego, aktualizacja kolejna. I 18. Kurde, niestety. Tam.
Jak bateria pełna? Nie, 27, dobra. Sekundę, czekam, że mi się tylko zaktualizuje tenis stołowy. Dobra, jest out. Dobra, okularki, wy sobie badajcie, co tu się dzieje. Przyładujcie się tak naprawdę, wy widzicie ciemność. A ja... Muszę tylko sprawdzić, czy pies nie dzwonił. Ale pewnie dzwoni. Kiedy streamy z Blendera? Kuce pękną i mamy... Liczę, że kuce pękną w poniedziałek. Ale wydaje mi się, że źle liczę. Dobra, to można wyłączyć. To tutaj mamy. Jeszcze jest jakiś... Ghostmire. Dobra, jutro 11. Start. Zróbmy jeszcze analizę taktyczną. Jak wystartujemy o 11. Z 5 grudzień. Godzina 11. Tak. Jak tu będzie? Ty, ciemno tu jest, co do licha? Moment, moment, moment. Jezu Chryste, moment, moment. Z jakiś błąd, co to jest? Moment, moment, moment. Aj, aj, aj. Kurde, mam wrażenie teraz, że dałem się sprowokować Bonkolowi. On pewnie wiedział, że jest noc polarna. Skurczysem, gdzie gówno widać znowu. A, wy tego nie widzicie, sekundę. Przepraszam, że wam pokazuję. Pa, testuję sobie symulację jutra. Jutro o 11. W tej całej, jak to się nazywa, Laponii, Sraponii będzie już ciemno. To jest 11 rano. Jutro. Jeszcze raz powtórzmy. Moment, moment, moment. Ryga. Tallinn. I z Tallinu sobie startujemy. Helsinki, tu jest jasno. Tak? Staro ten. Kurde, jak znaleźć ten dom tego z... Murmańsk, zaraz, zaraz, zaraz. Tak, to jest nad tym całym morzyczkiem. Tragedia, ale teraz jak nawet patrzymy na ten, jak znajdziemy, byśmy wstali wcześniej, byśmy wstali. Dziewiąta. Tam jest cały czas ciemno, ludzie. To jest jakaś tragedia. To jest dramat. Zmienić porę roku. Nie, nie, to nie, nie oszukujemy Boga, co ty w ogóle mówisz? No to jest dramat, to jest jakiś... No nic, trudno. No wylecimy i będziemy jakoś... Nie wiem, jak to jest tragedia, po prostu powiem. Nie, już nigdy nie będę... Jest 14, tam już jest noc. Realnie 11, tak, no 13. Jeszcze raz, powtórzmy. Tak, my jesteśmy... gdzie jest normalna cywilizacja? Na chwilę niestety musimy wziąć...
Pomoc, przybliżenie, więcej res. A tu jest czas. Wyłączyłbym chmury. Jeszcze raz, mapa świata. No, kiedyś było stronie warstw. A teraz nie ma? Tak, jutro ze Stalina jest start. Ej, no zrobiłem Mikołaja. Tylko jestem rozczarowany. Jezu, szukam, gdzie to są jakieś... Gdzie my jesteśmy? To za ludzkość jest? Moment. Tu jest to tabu z jakiejś ciemnicy. Zaraz Ronę. Hamburg, Wałęsa, Ryga, tu jest Tallinn, tu są Helsinki. I tu jest ciemno. Nie. Nie wierzę, że ktoś tam żyje teraz. Co oni tam robią? Nie wierzę, że ktoś tam żyje. To jest niemożliwe. A, matko. Moment. Czy możemy połączyć to? Tak, grają w Noite. Ale jak tam się ludzkość narodziła? Przecież oni, jak oni żyli normalnie, jak nie było jeszcze internetu? Czy tam nie było nic do roboty, ani jedzenia, ani niczego? Moment, Katowice nie. Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia i stąd. Tutaj cyk, 15 minut. I musimy dolecieć do... Ravioli, Rivendell, Rovaniemi. W prostej linii 700 km. No nie, no tylko chyba dolecieć i tyle. Będziemy zapierdzielać te 600 na godzinę. Dolecimy i spadowa. Czy to jest bez sensu? Czy nie zobaczymy rowa? Co to był rów? No nic. Nie wiem. Tak, bo jeszcze raz, powtórzmy. Stalina to... Jak to się ma w stosunku do Murmańska? Dobra, to jest dużo niżej, super, nie ma takiej tragedii. Czekaj, jak to jest, jak się kończy woda, to trochę na północ. To jest chyba to. Tak, dobra. I szukaj, patrz, szukaj. Okay. O 9 jakbyśmy byli, o 8-9 rano, to coś by było widać. No chyba, że jutro wystartować o 8. I to zrobić. Co? Ja bym dał radę wstać. O 6 będzie chyba za wcześnie, będzie jeszcze ciemno. Widzisz, o 6 jest ciemno. Jest wąskie okienko. 8:30. To jest wyzwanie. Dobra, podoba mi się to. Ty, nagrywa się wszystko jeszcze do Boncola. O Boże, Jezu, do tego ksentofona. A, zatrzymaj to. Ciemność, bla, bla, bla.